Cześć kochani, witajcie w pierwszym odcinku w nowym roku. Dzisiaj chcę wam pokazać jedną z takich ciekawostek, które moje dzieci dostały na święta. Jest to taka tablica podświetlana, służąca do odrysowywania różnych obrazków. To jest jej mega duże pudełko. Zobaczmy, co znajduje się w środku. A w środku oczywiście jest nasza tablica. Tu zacznę tak nietypowo od pierwszego minucika. Tablica niestety nie mieści się w tym pudełku po złożeniu. Teraz ją wyciągnę. Pokażę wam, co tutaj się jeszcze znajduje. Jest tu jeszcze parę rzeczy. Pierwsza rzecz to karty. Kart jest 30 i są w 5 różnych poziomach trudności, które wam zaraz pokażę. Do tego mamy flamastry. Instrukcja oczywiście i kartki do rysowania. Tablica składa się z dwóch takich podstawowych części, które musimy złożyć na samym początku. To jest tył, który musimy właśnie połączyć. Przez to też później to się niestety nie mieści do pudełka. Tutaj też jest włącznik tej naszej całej zabawki i pojawia nam się podświetlenie. Ojej, ale to w kamerze wygląda dziwnie. Jest nasze światełko. Zaraz coś światełko zakryjemy tymi naszymi planszami. Ja mam tutaj już przygotowałam poukładane plansze od takiej najprostszej do najtrudniejszej, żeby wam pokazać, czym to się różni i o co w tym tak naprawdę chodzi. Może na sekundkę tą tablicę odsunę, żeby wam pokazać te plansze. Mamy 5 poziomów trudności. Pierwszy poziom to są szlaczki do odmalowania. Drugi, taka podstawa, krok po kroku, jak dany obrazek namalować. Następnie mamy różne już zwierzątka, czy jakieś inne obiekty już gotowe, ale jeszcze one mają dosyć mało elementów, więc nie jest to takie bardzo skomplikowane. Następny poziom już jest dość trudny. Tu jest po prostu więcej szczegółów. Te elementy są często dużo mniejsze, więc zdecydowanie ten poziom jest trudniejszy. I najtrudniejszy poziom to są już kolorowe elementy do odrysowywania. Jest tutaj bardzo dużo szczegółów. O co w tym wszystkim chodzi? Mamy naszą tablicę. Na górę wkładamy tu wybraną naszą już tabliczkę i ustawiamy w ten sposób, żeby nasz obiekt pojawił się na środku. Bierzemy kartkę papieru, o teraz będziecie bardzo dobrze widzieć, i wystarczy nam jakiś mazak. Wcale nie muszą to być te mazaki, mogą to być dowolne mazaki, więc jeśli te się skończą, to nie ma problemu. Tak samo jeśli chodzi o kartki, to są zwyczajne kartki. Naszym zadaniem jest odrysować dany element. No, ja teraz... Oj, widzę, że już dzieci trochę tutaj poszalały z tymi mazakami, bo już one nie są takie idealne. Oj, mi się średnio udało to odrysowywanie. Tak teraz wam na szybko staram się pokazać, na czym to polega. O, i ostatni element przesuwamy. Czuki i... I mamy gotową pszczółkę. Możemy oczywiście teraz ten obrazek jeszcze sobie pomalować, udekorować. Możemy również na jednym obrazku odrysowywać kilka elementów. Ja wam zaraz pokażę oczywiście dzieła moich córek. Chciałam wam jeszcze powiedzieć natomiast, jeśli chodzi o plusy i minusy tej tablicy. No, minus już mówiłam o tym, że po prostu nie można tego wsadzić później do pudełka, więc to uważam za taki drobny minus. Drugim minusem jest to, że to światło, jak widzicie, ono jest tylko w centralnej części i w momencie, kiedy my tutaj najedziemy z tym obrazkiem, to zobaczcie, że ten obrazek, on zdecydowanie się nam powiększa. Minus jest właśnie taki, że nie możemy tego obrazka sobie zmniejszyć, co byłoby dosyć fajne przy odrysowywaniu wielu elementów, żeby można było te obrazki mieć w różnej wielkości. Minus właśnie jest też ten, że to jest tylko w tym obszarze, a nie na całej kartce, bo często trudno jest odrysowywać inne jakieś elementy. Natomiast
Zabawka sprawdziła się nam w 100%. A oto pracę mojej Lilii. No jak widzicie, ona już korzysta ze wszystkich tych poziomów trudności, więc te prace mogą być już na trochę wyższym, można powiedzieć, poziomie. Jak widzicie, też w różnych miejscach sobie zaczyna ustawiać te elementy, więc może na jednym obrazku ich użyć ich sporo. O, tu jeszcze jeden znalazłam, taki kolorowy, bardzo kolorowy, ale pozostałe też wcale nie radzą sobie dużo słabiej. To są prace mojej Róży. Jak widzicie, też ona stara się już wiele tych elementów sobie na obrazku narysować i też idzie i całkiem nieźle. No wiadomo, że ta kreska będzie już troszeczkę mniej taka idealna w stosunku do poziomu. Tu jest 7-latka, tu jest prawie 5-letnie dziecko, 4,5. Ale najśmieszniejsze jest to, że moja Jaśminka, która myślałam, że nie, w ogóle ona tego nie będzie dotykać, bo przecież ona ma dopiero niecałe 3-latka, a okazuje się, że jak dziewczyny są dziś w przedszkolu, w szkole, to Jaśmina chętnie i najczęściej bawi się właśnie tym. I tych prac Jaśminy ja mam bardzo dużo, ale jak widzicie, też trenuję rysowanie dzięki tej zabawce. Podsumowując, uważam, że ta zabawka jest mega rozwijająca, manualnie przede wszystkim. Dziewczyny poświęcają naprawdę sporo czasu na to, żeby wszystkie te elementy odwzorować, więc no, ręka zdecydowanie pracuje. Poza tym uczą się, jak niektóre rzeczy malować. Uczą się zdecydowanie, jak od podstaw rysować pewne elementy. Poza tym też, jak widzicie, te obrazki są na różnym poziomie trudności, więc i uczą się perspektywy, i uczą się właśnie rysowania takich drobnych też elementów, powtarzających się gdzieś. Wydaje mi się, że tych zalet tej zabawki jest sporo. No, na koniec taki drobny minus, no to oczywiście cena tej zabawki. Na dzień, kiedy ja nagrywam ten materiał, cena tej zabawki to jest około 200 zł. U mnie trójka się bawi, więc trzeba to gdzieś rozłożyć na trójkę dzieci, ale wiem, że dla niektórych ta kwota może być spora. Widziałam na rynku innych firm podobne zabawki, więc nie wiem, tego nie porównywałam, czy one są lepsze, czy gorsze. Mikołaj wybrał taką, więc ja uważam, że warto na pewno, bo zajmuje to dziecku dosyć sporo czasu, a wydaje mi się, że jest to dosyć kreatywna propozycja, więc ja zdecydowanie polecam. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się, mam nadzieję, niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!